Znacie Torbena. To ten stolarz z dolnej części miasta. Chłop w średnim wieku, kredyt u lichwiarza i dwójka dzieciaków na utrzymaniu, standard. Torben prowadzi swój skromny warsztat przy swoim domu na ulicy. Jest głęboko wierzącym człowiekiem, jednak wisi nad nim fatum. Innos, widząc upór tego barana, założył się z Beliarem, że ten drugi będzie mógł usyłać wszelkie nieszczęścia na stolarza, a ten i tak co niedzielę będzie dawał połowę swoich zarobków na kościół. I w ten oto sposób Torben został hiobem Gotika. Torben jest mistrzem w swoim fachu. A chuja tam, ten imbecyl skręca te swoje wyroby na ulicy, a w tym jebanym mieście pada przynajmniej raz na dwa dni, potem słońce świeci, aż znowu nie zacznie padać. W połączeniu ze słonym powietrzem od strony portu działa to wspaniale na zdrowie mieszkańców, czego nie można powiedzieć o wytworach stolarza fanatyka. Wszystkie te jego dzieła rozsypują się jak polska linia obrony w 39, jeśli tylko je ruszyć. Jebaniec potem siedzi po 14-godzinnej dniówce przed domem i psioczy na podatki i komornika, że wszyscy oni chcą okraść uczciwego obywatela, a teraz nie ma zleceń, bo nikt nie zna się na dobrej robocie. Ostatnio widziałem, jak Bosper przyszedł do sąsiada zakupić szafę. Stolarz tak się podniecił, że zaczął mu pierdolić o najlepszych sposobach impregnowania drewna. Po dwugodzinnym monologu dobili targu, za ten szmelc zaśpiewał sobie 150 sztuk złota. Bosper, że na brak złota nie narzeka, a i jest dobrym innojaninem, to wspomógł bliźniego. Jakież było zdziwienie dziada, kiedy Bosper wyciągnął topór i porąbał tę zbitkę desek na szczapy. Potężny stolarz tak się wkurwił, że rzucił trzymanym w ręce młotkiem w stronę łuczarza. Bosper się uchylił i młotek rozjebał okno w domu Matea. 300 sztuk złota rekompensaty. Tak jakoś wyszło, że dzień wcześniej była niedziela i 250 sztuk złota pobożny Torben oddał Daronowi. Kapłan jedynego słusznego bóstwa popierdolił coś chwilę o łasce Innosa i kazał spierdalać, bo kolejka owieczek jest długa. Nie mając jak spłacić Matea, Torben zaciągnął dług u Lemara. Wszystko pięknie. Spłacił Matea i nawet trochę zostało. Zostało, ale tylko na chwilę. Wspominałem, że mieszka z nim dwójka nierobów na utrzymaniu. Siostrzeniec Elfrich, czarny jak sama otchłań Beliara, zabrał oszczędności i poszedł na dziwki. Idiota poszedł poruchać, a sam został wyruchany na kasę przez Bromora. Płacąc 200 sztuk złota za jeden raz, był przekonany, że płaci za noc. Takiego wała. Doszedł po 3 minutach i został wyjebany na bruk przez Borkę. Co ciekawe, po incydencie w czerwonej latarni Elfrich przestał pojawiać się w pracy. Wuj Elfricha jako krwawy kapitalista potężnie się wkurwił, że jego tania siła robocza nie dość, że przepiedoliła kasę na dziwki, to jeszcze przestała pojawiać się w pracy. Pewnego dnia dla beki postanowiłem zapytać wielkiego mistrza stolarstwa, czy nie zechciałby podzielić się tajnikami swojego szlachetnego zawodu w formie odpłatnej. Ten za nic nie chciał oderwać się od właśnie piłowanego pniaka i rzucił tylko: Muszę pracować. Wzruszyłem ramionami i pobiegłem do glitty pierwszej damy. Wróć, wdowy Korinis. Jak w każdej tradycjonalistycznej rodzince, chłopy zapiedalają na chleb, a baby przepuszczają ich godziny pracy na pierdoły. Tu nie mogło być inaczej. W każdym razie miałem questa od Mateo i nie ma zmiłuj. Więc wydusiłem z niej kasę i pobiegłem z powrotem do kupca. Ale nie ma tak dobrze, na drodze już czekał na mnie Torben. Najpierw zaczął prosić o oddanie mu tych pieniędzy, które właśnie wyniosłem z jego domu. Gdy to nic nie dało, jego twarz zrobiła się czerwona jak smocze jajo i o mało co nie oberwałem piłą, która w błyskawicznym tempie przemieściła się z piłowanego wcześniej pniaka wprost do prawicy najpotężniejszego stolarza na wyspie. Jak to jednak mówią, najprostsze środki dają najlepszy efekt, więc wyciągnąłem z wuj snu i położyłem starego spać. No dobra, zagrożenie zażegnane, no to w drogę. Mateo przyglądał się wszystkiemu z okna i stwierdził, że dawno się tak nie ubawił i mogę sobie zostawić te pieniądze. Zajebiście, sytuacja win-win. Na następny dzień tak się złożyło, że znów przebiegałem ulicą rzemieślników i akurat trafiłem na wizytę zbirów Lemara. Wróć, poważnych komorników w domostwie Torbena. Najwyraźniej jeszcze trochę przymulony po wczorajszej drzemce, stolarz stracił zapał bojowy. Powoływał się na sumienie i moralne zasady innojaństwa, jednak jego złote usta szybko spotkały się z żelaznym kręgosłupem moralnym Meldora, czyli jego lagą. Uderzenie drewnianym kiem żebra uciszyło dziadka, a ta mała lisica Grita spierniczyła z powrotem do nory. Strasznie interweniowała, gdyż zdaje się, że miasto jest zadłużone u portowego księcia miejscowego półświadka. Następny tydzień był cichy, nikt nie walił młotkiem, no może poza Ferlanem. Jak skończyła się historia Torbena, zapytacie? No cóż, Elfricha do dzisiaj nie odnaleziono, wciąż tkwie w pierwszym rozdziale. Grita przy niewielkiej, acz dość stanowczej sugestii Meldora, znalazła zatrudnienie w czerwonej latarni i stara się spłacić Lemara. A co z samym Torbenem? Właśnie wracałem z paczką od Zakila dla Bartrama. Pod bramą siedział nie kto inny jak sam mistrz rusarski we własnej osobie, prosił o wsparcie. Żal go trochę, więc dałem mu te śmieszne 50 sztuk złota od Bartrama.
Wieczorem widziałem, jak przekazywał je Daronowi.